Lady Punk w Zgorzelcu. Jeśli miłość coś znaczy, legenda rocka zagra w mieście już 13 października. To jedyna okazja, aby usłyszeć na żywo takie hity jak Tańcz głupia tańcz, Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona. Support 13 w samo południe. Miejsce hala PGE Turów Arena. Bilety Kasa Basenowa, ulica Maratońska, Zgorzelec oraz www.abilet.pl. SOS dla czystego powietrza. Zanieczyszczone powietrze niekorzystnie oddziałuje na wszystkie grupy wiekowe. Dzieci, dorośli, kobiety w ciąży, osoby starsze. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. Apatia, zmęczenie, problemy ze snem to początkowe objawy bardzo poważnych chorób. Dbałość o czyste powietrze wymaga wysiłku wszystkich nas. Wysiłek ten musi iść w parze ze wsparciem finansowym na inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dolny Śląsk walczy o oddech. Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem Samorządu Województwa w rozwoju gospodarki regionu. Sprzedam atrakcyjny dom jednorodzinny na osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu. Rok budowy, lata 90. Powierzchnia użytkowa domu 180 m2. Rozpoczęta budowa basenu. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Telefon kontaktowy 504 042 073. Brico Marché. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom i ogród. Nowoczesne tapety, okleiny, kolorowe lampy, modne firany, poduszki, farby znanych firm, elektronarzędzia oraz ich akcesoria, baterie łazienkowe, panele, płytki, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. A w ofercie ogrodu znajdą Państwo różnego rodzaju nasiona, nawozy, cebulki, a także środki do ochrony roślin. Ponadto posiadamy szeroki wybór narzędzi ogrodowych. Brico Marché serdecznie zaprasza. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl. Dziewiąty października, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. 16 lekkoatletek ze szkoły podstawowej nr 1 to aktualne drużynowe mistrzynie Dolnego Śląska w tej dyscyplinie sportu. Ale przed nimi teraz możliwość powalczenia o dobry wynik na Mistrzostwach Polski. Te odbędą się w Białymstoku w czerwcu przyszłego roku. Pod koniec września odbyła się Dolnośląska Wojewódzka Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych.
Wystartowały w niej dziewczęta ze szkoły podstawowej nr 1, trenowane przez Ryszarda Posackiego, zajmując w zawodach pierwsze miejsce. Zdobyły mistrzostwo województwa, tym samym zdobywając oczywiście awans do mistrzostw Polski, które mają się odbyć w czerwcu przyszłego roku w Białymstoku. Jeżeli chodzi o wyniki indywidualne, to były 4 medale złote. To jest Karina Brzezińska w biegu na 200 metrów przez płotki, Gosia Olszowa w biegu na 80 metrów przez płotki, Kasia Abramowicz w biegu na 600 metrów oraz sztafeta 4x100 metrów, która super fajnie pobiegła, ładnie zmieniając pałeczkę. W składzie Natalia Niezgoda, następnie biegała Karina Brzezińska, później Iza Puzio i na koniec Gosia Olszowa. Srebrne medale wywalczyły Hanna Dinsbir w rzucie dyskiem i Ola Szymańska w biegu na 80 metrów przez płotki. Natomiast brązowy medal zdobyła Karina Kruk w biegu na 600 metrów. Jakie wrażenia po tym starcie w tych zawodach? Bardzo dobre, jechałyśmy zmotywowane. Oliwka nas wspierała i motywowała jeszcze bardziej do biegów. I czekamy na Mistrzostwo Polski. Czyli jak ta motywacja, na czym polegała? No, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale no, po prostu mówiłam im bardzo miłe słowa i mówiłam, że damy radę, bo wierzyłam w nas bardzo. A powiedz ty, jakie wrażenia po tym starcie? Bardzo się cieszyłam, że mamy taką możliwość pojechać na te Mistrzostwa Polski i jest to dla nas ogromna szansa. 100 metrów mogłam pobiec o wiele lepiej. Ale 4x100 sztafetę oceniam na bardzo dobrze. W jakiej dyscyplinie startowałaś i jak oceniasz ten swój start? Mój start oceniam pozytywnie, bardzo mi się podobało. To był mój pierwszy raz na 600 metrów i pobiegłam w minutę 53. O, ja biegłam przez płotki pierwszy raz. Jestem dosyć pozytywnie nastawiona, bo udało mi się dobiec całkiem dobrze do mety. Nie przewróciłam żadnego płotka, to już jest coś. No i fajnie mi się ogólnie podobają biegi przez płotki i myślę, że będę nadal to trenować. Pierwszy raz też biegłam przez płotki. Jestem zadowolona ze swojego wyniku. A powiedzcie, jakie takie ogólne wrażenie po tym starcie i po tym sukcesie, jakie no, niewątpliwie zdobyłeś? No na pewno jesteśmy bardzo zadowolone, dumne. Każda z nas się wspierała, starała się motywować i myślę, że to też nam pomogło. No też właśnie wspierałyśmy się i tam strasznie się cieszyłyśmy, skakałyśmy po starcie, że wygrałyśmy i to było takie dla nas wielkie przeżycie. Powiedz, czy jest coś do zrobienia, jeśli chodzi o, no na pewno jest, jeśli chodzi o start ten właśnie w ogólnopolskich zawodach, na co w treningach będziesz musiała zwracać szczególną uwagę? No szczególną uwagę chcę zwracać, żeby między tymi płotkami zrobić 3 kroki i jak najszybciej wystartować, żeby ta technika była jak najlepsza i żeby czas o wiele był lepszy i się poprawił. Powiedz, jak oceniasz ten swój start? Myślę, że dobrze wystartowałam, zajęłam 3. miejsce, także... Na ten wynik, który zdobyłaś, jak oceniasz go w swojej właśnie dotychczasowej karierze sportowej? Mogło być na pewno lepiej, zawsze może być lepiej. Moim zdaniem rzuciłam bardzo dobrze, jednakże no zajęłam 2. miejsce, jednak ten wynik, który miałam na zawodach, moim zdaniem odbiegał od mojego rekordu życiowego, ale to tylko znak, żeby trenować po prostu więcej i mocniej. Bardzo dobrze, na pewno chciałam lepiej, bo pchnęłam 6,83. To nie jest też dobry, ale na pewno się chcę postarać jak najlepiej na następne i mam nadzieję, że wygram. Ja jestem zadowolona ze swojego startu, skoczyłam 1,35 m, ale mój rekord życiowy to jest 1,40 m i wiem, że do tych zawodów będę się przygotowywać na treningach i na pewno będzie lepiej. Jechałyśmy tam z bardzo dobrym nastawieniem na wygraną, starałyśmy się, ciężko trenowałyśmy. Myślę, że każda dała z siebie wszystko, jednak przez te 5 miesięcy chcemy dać siebie naprawdę 100%, bo wiemy, że mamy duże szanse i możliwość na to, żeby po prostu zająć jak najlepsze miejsce w czerwcu, jak pojedziemy na Mistrzostwa Polski. Dziewczęta wygrały zawody z dużą przewagą punktową i są pełne zapału do zmierzenia się z rywalkami w skali ogólnopolskiej. W historii startów lekkoatletek z jedynki zdarzały się jednak sytuacje, że po wygranej nie mogły pojechać na kolejne zawody, bo nie było na to pieniędzy. Dziewczęta i trener mają nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Tak się już zdarzało dawnymi czasy, że dziewczyny zdobywały mistrzostwo województwa w czwórboju. No i ze względu na koszty, które są przewidziane na przejazd oraz osobodzień na zawodach, nigdy nie mogliśmy wyjechać.
A dziewczyny bardzo chcą wyjechać, dlatego że to jest dla nich naprawdę jakaś nobilitacja. Ja też zobowiązałem się do tego, że po poprzednich dwóch razach, wreszcie za trzecim razem na te Mistrzostwa Polski pojedziemy. Sponsorzy takiego wyjazdu będą więc mile widziani. 16 pięknych dziewcząt na pewno godnie będzie reprezentować Bolesławiec w Białymstoku. Czasu do czerwcowego wyjazdu jest jeszcze sporo, ale już warto pomyśleć o tym, żeby zawodniczki mogły trenować z pewnością wystartowania w Mistrzostwach Polski. Naprawdę warto dziewczętom pomóc. A teraz zapraszam na blok wiadomości w formie skrótowej. Nowogrodzcy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do piwnicy. 19-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego włamał się do piwnicy swojego byłego pracodawcy i skradł z niej m.in. elektronarzędzia. Złodzieja zatrzymano z łupem i odzyskano część skradzionych rzeczy. Grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Bolesławiec uplasował się w tym roku na 18. miejscu rankingu samorządów lokalnych tworzonym przez Dziennik Rzeczpospolita. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich oceniono 857 samorządów. Pierwsze miejsce w tej kategorii uzyskała gmina Boguchwała na Podkarpaciu, uzyskując ponad 36 punktów. Bolesławiec zebrał ich o 10 mniej. Bolesławianin Gracjan Kozak znalazł się wśród 26 najlepszych sportowców, takich jak Maja Włoszczowska czy Paweł Fajdek, którzy zostali nagrodzeni przez marszałka województwa dolnośląskiego. Nagroda finansowa jest gratyfikacją ostatniego sukcesu zawodnika Bolesławii, brązowego medalu Mistrzostw Europy do lat 18 w rzucie dyskiem. Wyróżnienie z rąk wicemarszałek Iwony Krawczyk odebrali rodzice Gracjana, będąc jednocześnie myślami w Buenos Aires, gdzie nasz sportowiec przebywa obecnie na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży. Dolnośląscy harcerze, uczniowie i nauczyciele odwiedzili Lwów w ramach projektu Wojewody Dolnośląskiego, Lwowskie Orlęta, Dolny Śląsk Pamięta, Mosty Pamięci. Wycieczka wiodła śladami polskiej historii tego miasta. Nie zabrakło wizyty na cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. Wielopokoleniowa i wielokierunkowa pracownia plastyczna Joanny Mysłek-Michnowskiej postanowiła swoją doroczną wystawą pożegnać lato. W Galerii Teatru Starego możemy oglądać rysunki, obrazy i ceramikę stworzone w minionym roku szkolnym i w czasie wakacyjnych plenerów. Podczas wernisażu niektóre uczestniczki zajęć w pracowni założyły wianki, a Jolanta Koźmin czytała wiersze. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza młodzież w wieku powyżej 15 lat i dorosłych na bezpłatne zajęcia zumby. Te odbywać się będą w Domu Ludowym w Porzejowicach we wtorki i czwartki o godzinie 19. Porzejowice, Rakowice mają już Dom Ludowy. Ten jest nie tylko nowy, ale i największy w gminie Bolesławiec. W sobotę odbyło się jego oficjalne otwarcie. Na 29 miejscowości w gminie Bolesławiec 25 ma już swoje domy ludowe. Ten najnowszy powstał w Borzejowicach-Rakowicach. W sobotę został oficjalnie oddany do dyspozycji mieszkańców. To pierwszy tak duży dom ludowy w gminie Bolesławiec. Ma on największą salę widowiskową. Na ten dom mieszkańcy czekali z niecierpliwością. Będziemy mieli możliwość spotykać się częściej, integrować się, organizować wszelkiego rodzaju imprezy, na które tak bardzo czekaliśmy, bo mówiąc szczerze, chodzenie nie mając swojej sali to było takie troszeczkę zazdrosne, nie? Że byliśmy zazdrośni, że my nie mamy swojego obiektu. W tej chwili jesteśmy bardzo szczęśliwi i uważam, że na okrągło będzie się coś działo. Oprócz przestronnej sali widowiskowej, która jest już rezerwowana na różnego rodzaju imprezy, obiekt posiada też salę lustrzaną, małą salę, tak zwaną sołtysówkę, a także bibliotekę. Na przekór czasom, w którym żyjemy i popularności bibliotek publicznych zdecydowaliśmy, że tutaj również uruchomimy bibliotekę publiczną, także jest nowoczesny obiekt, tak jak we wszystkich bibliotekach będą również
stanowiska komputerowe i jest również salka rezerwowa, taka, gdyby powstał zespół, to będzie miał sala lustrzana, tak zwana, zespół będzie miał gdzie ćwiczyć. I tu jest też, to jest obiekt, w którym największą salę, tą widowiskową, że tak powiem, wybudowaliśmy i będzie miejsce i myślę, że na kolejną festę, jak przyjedzie zespół z Bośni czy z Chorwacji, to będzie mógł tańczyć na scenie, bo ona jest duża. Póki co scenę przetestował zespół z Polkowic, to The Postman, czyli polscy Beatlesi. Na scenie występują od 21 lat. Klimat lat 60. to nie tylko muzyka, ale także wygląd muzyków. Jedno jest pewne, na tegoroczny Sylwester sala jest już zajęta. Mieszkańcy Bożejowic-Rakowic chcą Nowy Rok powitać w Nowym Domu Ludowym. Ja już organizuję Sylwestra, także pierwsza zabawa to Sylwester mój będzie. A salę macie dość dużą z tego co wiemy. Jest bardzo duża, chyba w ogóle największa z domów ludowych jakie są w gminie. Ile osób się zmieści? Na 220 osób jest sala. Jest gdzie jeszcze się rozkręcić i potańczyć. I jeszcze ze 100 osób można by było na holu. Na Dom Ludowy nie mogą się już doczekać mieszkańcy Bolesławic, gdzie budowa takiego obiektu już trwa. Rozpoczęliśmy budowę Domu Ludowego w Bolesławicach. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę na budowę sali zebrań w Kozłowie i zostają dwa ostatnie domy ludowe, Mierzwin i Dąbrowa. Tam nam się przeciągało trochę z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W związku z tym te zadania będziemy chcieli rozpocząć ich realizację w roku przyszłym. Wybudowanie domu ludowego w Bożejowicach-Rakowicach kosztowało 3,5 miliona złotych. Po reklamach zapraszam na prognozę pogody na kolejny piękny dzień w Bolesławcu, a po niej nasze powtórkowe programy. A ja dziękuję już za uwagę i do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Szanowni klienci, uprzejmie informujemy, że skład opału przy ulicy Kościuszki 4 w Bolesławcu został przeniesiony do nowego punktu sprzedaży przy ulicy Kościuszki 60, znajdującego się przy stacji paliw.
Trasa na Zieloną Górę. Wszelkie informacje udzielamy pod numerem telefonu 574 555 840. Carrefour Market, z nami zaoszczędzisz. Już teraz w promocyjnej ofercie. Kilogram jabłek 99 groszy oraz ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram. Serdecznie zapraszamy. Ulica Śluzowa 21, Bolesławiec. Carrefour Market. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem Samorządu Województwa w rozwoju gospodarki regionu. Zatrudnią kierowcę z kategorią C. Wozidła. Kontakt pod numerem telefonu 500 00 18 93. Firma produkcyjna Noelken, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowogrodźcu, producent wyrobów kosmetycznych i toaletowych, zatrudni operatora maszyn produkcyjnych. Zakres czynności obejmuje obsługa maszyn produkcyjnych w sposób zapewniający osiągnięcie optymalnych wyników produkcyjnych, przeprowadzanie zmiany artykułów i przezbrajanie maszyn zgodnie z wymogami technologicznymi i jakościowymi, pobieranie prób gotowego produktu, prowadzenie dokumentacji kontrolnej, współpraca z kontrolą jakości w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi, wymagania, doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, znajomość programów związanych z obsługą maszyn sterowanych numerycznie mile widziane, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i zaangażowanie, mile widziane wykształcenie techniczne, mechatroniczne. Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, atrakcyjne warunki wynagrodzenia, częściowy zwrot za dojazdy. Jeśli mają Państwo doświadczenie na podobnym stanowisku, motywację, aby poszerzyć swój zakres obowiązków, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV ze zdjęciem z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na rekrutacja@noelken.pl. Wraz z dopiskiem klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych znajdujących się na naszej stronie internetowej www.noelken.eu. Noelken Spółka z o.o., ulica Bolesława Chrobrego 29, 59 730 Nowogrodziec. Brico Marché. Jesienna wyprzedaż na wybrany asortyment minus 50%. Już teraz po korzystnych cenach zakupisz meble ogrodowe oraz rośliny. Między innymi berberys, krzewuszka, rododendron, tawuła. Serdecznie zapraszamy. Z Brico Marché zawsze zyskujesz. W nocy z wtorku na środę temperatura w Bolesławcu spadnie jeszcze poniżej 10 stopni, ale już w dzień wzrośnie aż do 22. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 60% w dzień. W nocy zachmurzenie będzie bardzo małe, ale już potem niebo będzie bezchmurne. Nocą wystąpią mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1024 hektopaskale. Wiatr będzie słaby do 10 km na godzinę i wiał będzie z kierunków południowych.